Dobrze, kochani, zaczynamy powolutku. Następnie chciałbym wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami w tym gronie. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście, że możemy się razem wspólnie spotkać. To zaszczyt móc być z wami tutaj dzisiaj. Wiecie, to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, to nie jest przypadek. Nie ma przypadków. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ jakiś wewnętrzny głos nas pokierował, który powiedział, że coś tu znajdziemy. Tak? Głos, który kieruje już nas od jakiegoś czasu, który tak naprawdę zawsze był z nami, ale teraz sobie dopiero go uświadamy. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ szukamy prawdy. Prawdy o naszym Bogu Ojcu, który jest w niebie, czyli w nas. Prawdy o nas samych. Prawdy o otaczającym nas świecie, o drugim człowieku. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ czujemy, że coś jest nie tak z tym obrazem Boga, jaki znaliśmy do tej pory. Że coś jest nie tak z tym obrazem człowieka, jaki znaliśmy do tej pory. Z tym obrazem świata, jaki znaliśmy do tej pory. Czujemy, że coś jest nie tak. Że to nie jest cała prawda, albo w ogóle, że to nie jest prawda. Że ktoś nas okłamał i pragniemy poznać prawdę. Prawdę, która, no właśnie, objawia nam Ojca, czyli Jego naturę, naturę miłości bezinteresownej. Takiej miłości, która nie potępia, nie wyrzuca nam błędów. Taka miłość, która kocha nas, no właśnie, bezwarunkowo, bezkrytycznie. Nie patrzy na nas przez pryzmat naszego charakteru, zachowania, naszych uczynków, tylko po prostu kocha nas. Jest to swego rodzaju dziwna miłość. My sami się dopiero uczymy tej miłości, tak? Bo całe życie byliśmy okłamywani. Jednak czujemy w sercu, że to jest właśnie ta miłość, że to jest właśnie ta prawda, którą chcemy znać. I zanim rozpocznę ten wykład, chciałbym zadać wam dwa wstępne pytania, które będą nas kierować przez ten wykład, jak i przez wszystkie wykłady na tej konferencji. Chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli sami w sercu na te pytania. Pierwsze pytanie to jest, jak bardzo ufasz Duchowi Świętemu? Bo ja wiem, że wszyscy ufamy Duchowi Świętemu, tylko jak bardzo Mu ufamy? To znaczy, wiemy, że On nas prowadzi, wiemy, że mamy z Nim relacje, ale czy jest coś, co jednak spowoduje, że to zaufanie opadnie? Czy jakaś osoba właśnie, czy jakieś zachowanie drugiej osoby spowoduje, że to zaufanie do Ducha Świętego u nas zmaleje? Czy może właśnie nie, że pomimo tego, co On mnie spotyka w życiu, pomimo tego, jakie trudności przeżywam, że i tak pragnę ufać Duchowi Świętemu, i tak wierzę w to, co On mi objawia. I nie tylko, że wierzę, ale każdego dnia chcę to zaufanie pogłębiać ku Niemu. Chcę Go poznawać i pogłębiać to zaufanie. Jak mamy? A drugie pytanie, co zrobisz, jak się okaże, że prawda, którą Ci Duch Święty objawiał, jest zbyt kontrowersyjna, zbyt rażąca, no i budzi dotychczasowe Twoje postrzeganie, postrzeganie Boga, świata i ludzi. Co zrobisz, jeżeli przyjdzie taki dzień, gdzie Ty wiesz, że masz relację z Duchem Świętym, że wiesz, że to jest Duch Święty, a nie jakiś anioł ciemności i w pewnym momencie On Ci objawi coś, co się w ogóle nie zgadza z Twoim światopoglądem i co wtedy zrobisz? Czy mimo tego, że Ci objawi całkowicie coś nowego, ale wiesz, że to jest Duch Święty, czy Mu będziesz dalej ufał i będziesz szedł w tym kierunku? Czy może jednak przestraszysz się, to zawrócisz, pomimo tego, że mówię, że wiesz, że to jest Duch Święty, bo On mieszka w każdym z nas, znamy Jego głos, mamy z Nim relację. Tylko czy jest coś takiego, co spowoduje, że się przestraszymy? Czy może jednak nie? Że może jednak nie żyjemy w strachu i w lęku? Chcemy, żeby objawił nam całą prawdę, jakkolwiek by ona nie brzmiała, jakakolwiek by ona nie była. Chciałbym, żebyśmy sobie te pytania mieli w naszych sercach, przechodzili przez nie. No i zaczynamy. To są takie dwa pytania wstępne do jednego głównego pytania, które właśnie chcę wam zadać. To pytanie brzmi, czy Biblia jest twoim Bogiem? Tak? Czy uważasz, że tak zwane Pismo Święte jest Słowem Bożym, a wiemy chociażby z tego Pisma, że Słowem Bożym jest Jezus, a Jezus jest Bogiem? Czyli czy uważasz, że ta księga jest Bogiem objawionym dla ciebie? Czy może jednak uważasz, że to jest narzędzie pomocnicze do poznawania Boga? Jedno z wielu narzędzi pomocniczych do poznawania Boga, który jest w tobie. Tak? Zacznijmy od tego, że Biblia to nie jest Słowo Boże. Chociażby wiemy z Ewangelii Jana, że Słowem Bożym
jest Jezus. Jezus jest Słowem objawionym nam przez Boga Ojca. Więc ta księga, to pismo mówi nam, że Słowem Bożym jest Jezus, a nie, że Słowem Bożym są pisma, które ktoś zapisał dla nas. Tak? Jezus mówi takie słowa, że uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tak? Więc Jezus mówi, że On jest prawdą, żebyśmy byli uświęcani w Nim. A On mieszka w nas. A nie został zapisany na kartkach. Tu chciałbym od razu zaznaczyć na początku i zaznaczę to też na końcu, dwa razy zaznaczę, że nie chodzi mi o to, żebyśmy odrzucali Pismo, żebyśmy, wiecie, no, jakieś nie wiadomo, bo to jest wiadomo, że Pismo jest ważne, że pomaga nam zrozumieć pewne aspekty Boga, tak? Szczególnie na początku naszej drogi poznawania Ojca. Tylko, że jest różnica w tym, pomiędzy tym, że Pismo jest narzędziem pomocniczym do poznawania Ojca, a tym, że Pismo jest Bogiem. Tak? Może nie używamy takich słów, ale podświadomie traktujemy Go jako Boga. Jezus mówi, że to On jest chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, czyli do Jezusa, nie będzie łaknął. Kto w Niego wierzy, nie będzie pragnął. Kto Go spożywa, będzie żył na wieki. Jak można spożywać duchowego Jezusa? Przez relacje. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, kto we mnie wierzy. A nie kto będzie całe życie studiował pisma, które świadczą o mnie. Przecież Jezus też powiedział, że badacie pisma, bo myślicie, że w nich jest życie, a to ja jestem tym życiem. One świadczą o życiu, ale one nie są życiem. To jest różnica, prawda? No i Jezus wskazuje na Ducha Świętego, że pośle wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy od Ojca i to On was wszystkiego nauczy. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Okay? Jezus nigdzie nie powiedział, że po moim odejściu zostawię wam święte pisma i one będą was prowadzać w prawdę. Nigdzie tak ani nie jest zapisane. On wskazuje na Ducha Świętego, który mieszka w nas, w naszych sercach. Okay? Także Słowo Boże, to nie jest Biblia, to wiemy. Biblia pokazuje nam, że Słowo Boże to jest Jezus, to jest w pierwszym znaczeniu, a w drugim znaczeniu Słowo, jest to Słowo spisane, tak? Jest to nauczanie, które jest zawarte w Biblii, a nie Biblia jako tako. Czyli Biblia jest to spisane głoszenie, okay? A nie, że Biblia jest tym słowem. My jak czytamy Biblię z Duchem Świętym, to te wyrazy, te zdania ożywają dla nas, ale nie dlatego, że wiecie, one są to zapisane, tylko że Duch Święty nam je ożywia, prawda? To chyba każdy się zna, ze mną zgodzi. To Duch Święty ożywia te wyrazy, ale bez Ducha Świętego to są tylko martwe litery. Więc Duch Święty jest autorytetem nadrzędnym w stosunku do Biblii, a nie na odwrót. No i tu zajmiemy się takim bardzo ciekawym zagadnieniem, jakie się nazywa sola scriptura, jedynie pismo. Tak, znamy to zagadnienie bardzo dokładnie. Mówi nam ono, że Pismo Święte, w ogóle określenie Pismo Święte, wiemy, że tylko Bóg jest święty, prawda? I Jego świątynia. Paweł chociażby nam to pokazuje. My jesteśmy świątynią Boga. On nas uświęca od środka. Tylko Bóg jest święty. Żadne inne rzeczy nie są święte, żadne obrazy nie są święte. Wiecie, o ile zarzuca się naszym braciom katolikom, że czczą jakieś święte obrazy, że czczą jakieś figurki, tak? Uważając je za święte, to zapominamy też o tym, że my sami nazywamy książkę świętą. Czyli to jest to samo. Czy nazwiesz obraz świętym obrazkiem, czy książkę świętą. Tylko Bóg jest święty. No jest tak, sola scriptura mówi, że Pismo Święte jest podstawowym i ostatecznym źródłem wszelkiej doktryny i praktyki, wszelkiej wiary i moralności. A to oznacza, że jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej. Samowystarczalny, nie potrzebujesz niczego innego. Biblia jest jedynym autorytetem Kościoła, czyli nas wszystkich, rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. Biblia jest bezpośrednim objawieniem od Boga. Stąd Biblia posiada boski autorytet. To, co Biblia mówi, Bóg mówi. I wiecie, już sami zauważamy, że to, co Biblia mówi, to niekoniecznie nasz Bóg, Ojciec to mówi, tak? Bo Biblia mówi, że jest Bóg, który jest zazdrosny, który każe do 4. pokolenia. Czy to samo mówi nasz Ojciec, który mieszka w naszych sercach? Więc jaki boski autorytet? Wiecie, Luther na przykład twierdził, że poza Pismem Świętym nie tylko nie istnieje żaden inny duchowy autorytet, ale nawet działanie Ducha Świętego i jego komunikacja z człowiekiem są ściśle związane z Biblią, bez którego nie istnieją. Czyli wychodzi na to, że pośrednikiem między mną a Bogiem, a Duchem Boga, który mieszka we mnie, nie jest Chrystus,
tylko Biblia. Dla niektórych jest to to samo, bo Biblia jest nazywana Słowem Bożym, czyli Chrystusem, tak? To jest różnica, kochani. Jest nawet napisane w tej Biblii, że przeklęty, czyli nieszczęśliwy mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Skoro jakiś człowiek zdecydował, że księga będzie miała większy autorytet niż Duch Święty, że to jest jedyny pośrednik między mną a Bogiem i ja mam mu zaufać, tak? Ja mam mu zawierzyć. A co innego mówi mi Duch, który mieszka w moim sercu, który mieszka w waszym sercu, że nie potrzebujecie żadnych nauczycieli, bo On jest waszym nauczycielem, nie potrzebujecie żadnych pośredników, bo to On jest pośrednikiem i On wam objawia no właśnie Słowo Boże, które jest zapisane w Biblii, ale też zapisane gdzie indziej, jest wypowiedziane gdzie indziej. Biblia jest jednym ze źródeł, tak, jednym z narzędzi poznawania Boga, ale Biblia nie jest Bogiem jako tako i nie jest jedynym i ostatecznym, który ma, posiada większy autorytet niż sam Duch Święty. Jest nawet takie, wiecie, oficjalne takie stwierdzenie, że jak przychodzi do ciebie Duch Święty i ci coś objawia, to ty musisz sprawdzić to z Biblią. Tak? To też jeszcze będziemy o tym mówić, tylko zaznaczam. Czyli wychodzi na to, że Duch Święty bez Biblii nie istnieje, że Duch Święty jest podporządkowany Biblii. No i mamy problemy, bo Duch Święty nam objawia bezinteresowną miłość Ojca, a Biblia mówi co innego. I musimy sobie zadać pytanie, kto dla nas jest większym autorytetem, kto bardziej zna Ojca, którego chcemy poznać, Jego Duch czy Biblia? Jasność Biblii. Tak? Sola Scriptura ma kilka takich podpunktów, będziemy omawiać. Pierwszy z nich to jest jasność Biblii. Naucza się, że wszystkie doktryny i przekazania obowiązujących chrześcijanina są w sposób jasny i niedwuznaczny przedstawiony w Biblii. Kochani, jest 30 tysięcy wyznań chrześcijańskich, i każde z tych wyznań opiera się na Biblii. Coś tu jest nie tak. Skoro mamy jedną Biblię w nauczaniu, które to nauczanie jest w sposób jasny i niedwuznaczny, to czemu są takie rozbieżności? Wszyscy się opierają na Biblii. Wiecie, brak konieczności istnienia innych interpretatorów Pisma Świętego, takie na przykład Duch Święty jest interpretatorem, jest taka zasada, że Pismo wyjaśnia Pismo. Czyli w myśl przekonania, wystarczająca jasność wyklucza nawet taką potrzebę. Czyli Biblia jest na tyle jasna, zrozumiała dla każdego. To skąd tyle odłamów różnych chrześcijańskich? Wszyscy się opierają na tej samej Biblii. Tak? Rozumiem różne wydania, czy tysiąclatka, czy warszawska, ale w nauczaniu jest to samo, prawda? To, że Pismo wyjaśnia, Pismo jest tak zwana zasada analogii wiary. Kiedy mamy trudności ze zrozumieniem trudniejszych i mniej oczywistych fragmentów Pisma, kierujemy się do innych jego fragmentów, no gdyż właśnie najlepszą interpretacją Biblii jest sama Biblia. Używamy więc bardziej oczywistych fragmentów Pisma Świętego, aby poprzez nie interpretować fragmenty mniej oczywiste. Kochani, to, że Biblia, to, że Pismo wyjaśnia Pismo, jest to tak zwany argument mordercy. Czym jest argument mordercy? Jest to nauczanie Biblii na swój własny temat, który nie ma żadnej mocy dowodowej, żadnej mocy duchowej też, bo przecież w końcu w każdej książce można napisać, że tylko ona jest największym autorytetem. Fragmenty mówiące o autorytecie Biblii bez zewnętrznego autorytetu, czyli na przykład Ducha Świętego, nie mają żadnego znaczenia. Biblia nie może w sposób wystarczający udowodnić sama siebie. Tak więc jeśli zachowamy zasadę sola scriptura, to jest ona do celów dowodzenia autorytetu Biblii po prostu bezwartościowa. Kochani, jeżeli jakiś człowiek popełnił morderstwo, jest mordercą, idzie do sądu i sąd chce, żeby ten morderca po prostu udowodnił swoją niewinę, tak? Wskazuje go za morderstwo. A morderca mówi, że on jest niewinny. Ja tego nie zrobiłem. No ale sędzia się pyta, jaki masz dowód? Masz jakiś świadków, którzy to mogą zaświadczyć? Nie. Ja go nie zabiłem, ponieważ ja twierdzę, że ja go nie zabiłem. Jaki sędzia uwierzy na podstawie takiego dowodu? Tak? Musimy mieć jakiś zewnętrzny dowód, nie wypływający z tego mordercy, czy to zeznania świadków, czy jakieś nagranie wideo, tak? Które by zaświadczyło o autentyczności, o prawdziwości tego mordercy. Samo stwierdzenie mordercy, że ja go nie zabiłem, ponieważ ja twierdzę, że ja go nie zabiłem, czy jest ważne, czy jest wiarygodne? Także wszelkie, będziemy przez nie przechodzić, ale wszelkie jak gdyby dowody na to, że wskazujące na to, że Biblia jest Słowem Bożym, jest największym autorytetem, to są argumenty mordercy, ponieważ tak jest zapisane w Biblii. Tak? Sola Scriptura to zakłada.
każdą, można napisać każdą książkę i zawrzeć w niej informację, że tylko ona jest prawdziwa, ponieważ w niej jest napisane, że ona jest prawdziwa. No i tak, jasność Biblii, sola scriptura twierdzi, że Biblia jest na tyle jasna i zrozumiała dla każdego człowieka. Zrozumienie pisma przez człowieka nie wymaga żadnych szczególnych predyspozycji, tak? Jest to dostępne dla każdego. Jasność tej Biblii wyklucza również potrzebę wyjaśniania jakichś rzeczywistych czy ukrytych znaczeń. To czemu istnieją różne kościoły protestanckie, ale też kościół katolicki, świadkowie, prawosławny? W każdym z tych kościołów są jacyś tak zwani przywódcy, którzy wyjaśniają nam, interpretują Biblię po ich myśli i my mamy tak wierzyć. Więc czemu ktoś mi ma wyjaśniać, co jest w Biblii napisane, jeżeli zakłada się, że ona jest na tyle jasna i zrozumiała dla każdego człowieka? Rozumiecie? Się przeczy samo w sobie. No i tak zwane dowody na jasność Biblii, tak, na przykład z Księgi Psalmów. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Wiecie, te wszystkie dowody są, raz, że są wyrwane z kontekstu. No zakon Pana, wiemy, że tutaj chodzi o zakon Jahwe, a nie o Biblię, którą my mamy w XXI wieku. Słowo Twoje jest pochodnią nóg Twoich i światłością ścieżką Twoich. No Słowo, tak? Czyli ten Jezus. Jezus jest Słowem, a nie Biblia jest Słowem. Czyli tu jest nie dość, że wyrwane z kontekstu, to jeszcze no, zła definicja słowa Słowo. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Tu chodziło o przykazania Mojżesza, a nie o Biblię, którą dzisiaj mamy. Rozumiecie, że te dowody są wyrwane z kontekstu i tak zmanipulowane, żeby nam wmówić, no właśnie, chociażby jasność tej Biblii. Ale jakkolwiek by one nie były przekręcone, to wszystko to jest argument mordercy, ponieważ to jest zawarte w Biblii. Biblia jest jasna i zrozumiana dla każdego człowieka, ponieważ Biblia tak twierdzi, że jest jasna i zrozumiana dla każdego człowieka. Tak? Morderca nie zabił tego człowieka, ponieważ on tak twierdzi, że nie zabił. I tyle. Jaki to jest materiał dowodowy? Jak może być autentyczność? Musimy mieć zewnętrzny autorytet, który potwierdzi. Tak? Tym zewnętrznym chociażby jest Duch Święty, który przychodzi. Tak, tutaj w tym fragmencie pisma są słowa natchnione, ja Ci je tutaj objawiam teraz. Ale tu na przykład już nie są natchnione. Tak? Nie czytaj, bo tego nie jest dla Ciebie. I my z Duchem Świętym czytamy Biblię. Duch Święty jest dla nas autorytetem nadrzędnym i on nam objawia Słowo Boże. A nie na odwrót, że to Biblia nam objawia Ducha Świętego, że to Biblia jest na tyle jasna, wiecie, i klarowna dla wszystkich, a pomimo tego, że jest na tyle jasna i klarowna dla wszystkich, to istnieje 30 tysięcy wyznań chrześcijańskich, którzy się kłócą nawzajem i każdy cytuje z tej samej Biblii. Natchnienie Biblii. Są tak zwane dwie teorie natchnienia. Natchnienie werbalne i natchnienie myśli. Natchnienie werbalne zakłada, że Duch Święty w sposób bezpośredni kierował doborem poszczególnych słów przez biblijnych pisarzy, uwzględniając jednak wszelkie aspekty ich człowieczeństwa, w tym styl, indywidualność, sposób wyrazu. Brzmi to sensownie, logicznie, tak? My to wierzyliśmy. Natchnienie myśli. Otrzymane od Boga objawienie zostało spisane przez autora jego własnymi słowami. Nie przeczyta jakimkolwiek nieomylności Biblii. Wiecie, no właśnie, tu już stwierdzamy, jeżeli mówimy, że jakaś książka jest nieomylna w kwestii poznania Boga, to znaczy, że przecież tylko Bóg jest nieomylny, tak? No. Tu już mówimy, że Biblia jest Bogiem. Tak? Zgodnie z przekonaniem i w procesie natchnienia Duch Święty czuwał, aby używane przez pisarza słowa poprawnie wyrażały przekazaną w objawieniu myśl. Tylko skąd wiemy właśnie te teorie, skąd się biorą? Jeżeli się zbiorą z Biblii, to jest, tu mówię znowu, argument mordercy. Jaki to ma dla nas autorytet? Jeżeli się bierze spoza Biblii, to jest wtedy to dowód pozabiblijny. To znaczy, że uznajemy wtedy autorytet poza biblijny, jako nadrzędny, to wtedy zasada sola scriptura nie działa. Nie uczą nas tego, że wtedy, kiedy się formował Nowy Testament, to było, oprócz tych pism w Nowym Testamencie, około 200 innych pism, tak zwanych apokryfów. Tak? Księgi Nowego Testamentu były oczywiście osobnymi zwojami, książkami. Jeśli uznamy jedynie autorytet Biblii, to skąd mamy wiedzieć, które spośród tych 200 ksiąg do nas dotrwało tylko kilkanaście, to właśnie natchniony Nowy Testament. Na jakiej podstawie twierdzimy, że te księgi, chociażby z Nowego Testamentu, to są księgi natchnione, a te 200 innych pism, tak zwanych apokryfów, nie są natchnionymi, tak? Na jakiej podstawie nam się to twierdzi? No i na przykład mówi się nam, że właśnie te pisma, tylko te pisma są natchnione, gdyż zawierają spełnione proroctwa, tak?
Słyszeliśmy taki argument. No to ja mam pytanie, jakie proroctwo na przykład zawiera drugi list Jana? Jakie tam jest proroctwo? No żadne. Tak? Więc czemu drugi list Jana jest zawarty w Biblii? Kolejne. Księgi te są natchnione, ponieważ tak nam właśnie przekazali pierwsi chrześcijanie. Że to właśnie te są natchnione, a tamte nie. Kościół jedynie odkrył, a nie ustanowił kanon. Więc to mówimy równie dobrze, że one są natchnione, ponieważ tak mówi tradycja. Czyli uznajemy jakiś argument pozabiblijny, a to przeczy zasadzie sola scriptura. My możemy powiedzieć, że pewne fragmenty z Biblii są natchnione, ponieważ Duch Święty, który zna Ojca, nam to objawia. Tak? Ci, którzy negują relacje z Duchem Świętym, no muszą właśnie tak kombinować, tak jak tutaj. Albo, że księgi te są natchnione, gdyż same mówią o sobie, że są natchnione. Więc to jest argument mordercy, prawda? Bo jeżeli jakaś księga jest natchniona, ponieważ w niej jest napisane, że jest natchniona, ja mogę stworzyć każdą księgę, której religię, tak, założę sobie własną religię i napiszę świętą księgę i zawrę w niej informację, że tylko ona jest objawiona. Tak? Rozumiecie? No skoro Kościół spisał pisma, Kościół, czyli my, ludzie, ciało Chrystusa, i określił jakiś tam kanon Biblii, to nie może być Biblii bez nieomylnego Kościoła. Czyli wychodzi na to, że Kościół kierowany Duchem Prawdy, który mieszka w nas, jest ponad Biblię. Tak? Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, że Duch Święty, który mieszka w nas, on ma najwyższy autorytet, on ma objawienie Ojca, które nam objawia i pokazuje nam przez jakieś fragmenty w Biblii, przez jakieś fragmenty, no właśnie, chociażby z tych nieszczęsnych apokryfów, przez relacje z drugim człowiekiem na co dzień, przecież też nam Bóg może się objawić przez zwykłą relację z drugim człowiekiem. Nie musimy w tym czasie czytać Biblii. Tak jak tu fajnie wczoraj brat powiedział, przytoczył taką rozmowę z jakimś innym bratem. A co ty byś zrobił, jakby na parę lat ci zabrali Biblię? Czy miałbyś tą relację z Bogiem? Czy umiałbyś się odnaleźć w tej relacji z Bogiem? Wiecie, to jest przykre, ale większość chrześcijan ma większą relację z książką niż z Bogiem. Zabierzesz im książkę, nie mają relacji z Bogiem. Zapominamy w ogóle o tym, że cała Biblia jest zapisem objawienia pozabiblijnego. Czyli jakby nie patrzeć, nauczanie zawarte w Biblii jest niebiblijne, ponieważ pochodzi z objawienia z Ducha Świętego z czasów, kiedy nie było jeszcze Biblii. Tak? To zostało tylko zapisane. I chociażby w tej samej Biblii jest napisane i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Czyli co, mamy przypuszczać, że te znaki, które Jezus uczynił, są bez potrzeby, nieważne, niepotrzebnie je robił? Jest znacznie wiele innych znaków, które Jezus uczynił, których nie zapisano w tej książce. Jakie znaki? Pytamy się Ducha Świętego. Co tam robiłeś 2000 lat? I on nam to objawia. Dowody na natchnienie Biblii. Jest taki piękny dowód właśnie z 2 Tymoteusza, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I ja się z tym zgodzę. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki o naszym Ojcu, do wykrywania błędów, czyli co pochodzi od Ojca, co nie, tak? Do poprawy tego, do wychowywania sprawiedliwości naszego Ojca, a nie sprawiedliwości Starego Przymierza. Tylko jest różnica pomiędzy tym, że Paweł twierdzi, że całe Pismo jest natchnione, a tym, że całe Pismo jest Bogiem, prawdą najwyższą. Wiecie, jest nawet taka teoria w chrześcijaństwie, że Duch Święty już przestał działać, że wszystko to, co miał zdziałać, zdziałał i to jest zawarte w Biblii, że Duch Święty już się nie wylewa na swoich uczniów, że już nie ma charyzmatów, nie ma uzdrowień, że Duch Święty stał się ciałem, a tak naprawdę stał się książką. No tak ta teoria przyszedł na emeryturę, tak? Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, a nie które myśmy wam przeczytali ze świętych pism. Tylko Słowo to jest Słowo wymawiane. Jeżeli coś jest zapisane, to to jest wyraz, a nie Słowo. Tak? Duch Pana przemawia przeze mnie, a Słowo Jego jest na języku moim. No już wyrwany z kontekstu, bo jakiego Ducha, jakiego Pana mówi, to ma dowodzić właśnie, wiecie, natchnienia Biblii w jakiś tam dziwny sposób. No, nie będę wam wszystkich tych czytał, ale powymieniałem takie właśnie fajne dowody na to, że sola scriptura jest poprawna. Bo tym się właśnie posiłkujemy, takie spotykamy właśnie dowody na to. Tak?
Jednak te wszystkie dowody to jest właśnie argument mordercy, ponieważ, no właśnie, Biblia jest natchniona, ponieważ Biblia twierdzi, że jest natchniona. Tak? Biblia objawia ci słowo Ojca, ponieważ Biblia twierdzi, że objawia ci słowo Ojca. A to, że Duch Święty już tak nie twierdzi, no to już mamy konflikt. Komu ufamy? Tak zwana autorytatywność Biblii zakłada, że każde pojedyncze stwierdzenie biblijne musi być bezwarunkowo przyjęte jako prawda. Takie, że na przykład Bóg jest zazdrosny i każe do czwartego pokolenia. Mamy to absolutnie bezkrytycznie przyjąć i nawet nie dyskutować z tym. Tak? Każda doktryna zawarta w Piśmie Świętym musi spotkać się z pełnym przyjęciem ze strony Kościoła. Nie możemy dyskutować, nie możemy rozmawiać na ten temat. Skoro tak jest napisane, to tak ma być. Tak? Czyli wychodzi, że Pismo jest nie tylko wystarczające, ale także posiada, no właśnie, ostateczny autorytet. Jest ostateczną instancją, do której możemy się odwołać we wszystkich sprawach doktrynalnych i moralnych. Skoro Pismo twierdzi, że Twój Bóg wymordował, niektórzy podają ponad 2 miliony ludzi w Starym Testamencie, niektórzy kilkanaście milionów w Starym Testamencie, to jest Twój miłosierny Ojciec, a w tym samym czasie szatan wymordował tylko 7 osób, to Ty masz wierzyć w takiego Boga, ponieważ tak jest napisane. To nie jest ważne, że Ci się to nie zgadza z sercem, że Ty w sercu czujesz innego Boga, że ten głos, który mieszka w Twoim sercu, Ci objawia innego Boga. Tak jest napisane i masz z tym nie dyskutować. Jak dyskutujesz, to jesteś heretykiem zwiedzionym i spłoniesz w piekle. Czyli strach i lęk. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie większy autorytet ma Duch Święty, który mieszka w moim sercu, mieszka w każdym z Was. On posiada więcej miłości niż ta cała książka razem wzięta. Każdy z Was posiada więcej miłości niż ta cała książka razem wzięta. Tak? No i dowody na autorytatywność Biblii, że jeśli nazwał bogami tych, Jezus mówi, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, w innych przykładach Pisma nie można odrzucić. Wiecie, no Jezus tutaj, mówiąc, że Pismo nie może odrzucić, ma na myśli nie Biblię, jaką mamy w XXI wieku, tylko tak zwaną Biblię hebrajską. Na przykład nic nie mówił o Nowym Testamencie, którego jeszcze nie było. Tak? I tu możemy dialogować, czy mamy coś odrzucić, czy nie odrzucić, tak? No, ale to już z Duchem Świętym. No ale no, to jest, kochani, argument mordercy, bo Pismo nie można odrzucić, ponieważ w Piśmie jest napisane, że Pisma nie można odrzucić. Tak? A choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty, mówi Paweł do Galacji. Tak. Tutaj też się posiekuję tym fragmentem, że musimy uważać, musimy badać codziennie tego Ducha, czy na pewno to jest Duch Święty. Wiecie, codziennie badanie Ducha Świętego, czy to jest na pewno Duch Święty, to jest brak zaufania do Ducha Świętego i tak naprawdę brak relacji z Ojcem. Bo możemy być przypadkiem zwiedzeni, bo możliwe, że ten Duch, którego czujemy w sercu od dzieciństwa, to może to jednak nie jest od Ojca. I zwiastuje nam inną, odmienną Ewangelię. Ci, którzy tam przybyli, byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, tak zwani Berejczycy. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Okej? Okay? I wiecie, no, pismo jest ważne, tak? Tak jak powiedziałem, pismo nie jest Bogiem, ale jest ważne, bo chociażby dla nas, kiedy zaczynaliśmy relację z Bogiem, pomagało nam, tak? Wskazywało nam chociażby na Jezusa, na to, jak on działał w Ewangeliach, to, co mówił o Ojcu, co nie mówił o Ojcu. Tak, więc badaliśmy to, okej? Okay? Sprawdzaliśmy. Wiecie, to, że coś badamy, sprawdzamy, czy tak się rzeczy mają z naszym sercem, ale również i z Biblią, to nie jest coś złego. Ojciec chce, żebyśmy badali, Ojciec chce, żebyśmy szukali, zadawali pytania. On chce tego, bo on się tego nie boi. On nie ma nic do ukrycia. Tak zwana nieomylność Biblii. Bóg poprzez nadprzyrodzone natchnienie ustrzegł swoją Biblię przed błędem. Uważa się, że Biblia nie może się mylić i żaden człowiek nie ma prawa podważać jej stwierdzeń w wątpliwość. No właśnie, więc Biblia jest nieomylna? Czy rzecz może być nieomylna w kwestii poznawania Ojca, w kwestii natury Ojca? Skoro jest nieomylna, to w tej książce jest napisane, żebyśmy słuchali Ducha Świętego, bo to on nas prowadzi we wszelką prawdę. A gdzie on, ten Duch Święty jest? Jest napisane, że Duch Święty jest w Biblii? Nie, jest napisane, że to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i on mieszka w nas. I przez nas krzyczy, Abba, Ojcze. I mamy tego Ducha, który mieszka w nas, Jego słuchać. I on nam interpretuje Biblię i on nam pokazuje Ojca w codziennych zdarzeniach, w relacji z drugim człowiekiem.
Więc ten duch, który mieszka w nas, on jest nieomylny. Okay? No właśnie, no, Duch Święty mieszka w człowieku czy w Biblii? Wiecie, słyszałem taki argument, że Biblia jest nieomylna, bo tu są wyrazy i nad nimi tak unosi się Duch Święty. Naprawdę, ludzie tak to wierzą, że tu się unosi Duch Święty i jak czytamy cokolwiek, co byśmy nie czytali, to tam jest ten Duch od Ojca i to nam objawia, wiecie, no... No ale no skoro tu się unosi Duch Święty, to jest również fragmenty, gdzie jest napisane, że Duch Święty mieszka w nas, a nie, że się unosi na zwojach Pisma. Tak? Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Wszyscy to interpretują w kościołach, ale to jest również swoista świątynia zbudowana ręką ludzką. Tak? On tu nie mieszka. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Czy Biblia jest, wiecie, czy te papiery, co tutaj było wydrukowane, wszystko, przecież to jest dziełem rąk ludzkich, tak? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? I że już nie należycie do samych siebie, należycie do Niego. Ufajmy Mu. On chyba wie lepiej od nas, On bardziej się nami zaopiekuje niż my sami sobą, tak? Czemu Mu nie ufamy, skoro objawia nam pewne prawdy, pewną prawdę, która jest troszkę kontrowersyjna, która powoduje, że musimy zacząć myśleć, zadawać pytania, nie bać się. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was, a nie w Biblii? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Tak? To jest bardzo fajne również. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Każdy z nas tutaj jest święty. To jest świątynią Boga. I nie, że On niszczy swoją świątynię, tylko wszelkie złe naleciałości z przeszłości, błędne nauczania, tak? Błędne doktryny, kłamstwo. To niszczy świątynię. I to zniszczy nasz Ojciec, czyli wyrzuci ze świątyni, jak to zrobił Jezus w Ewangelii Jana. A nie, że to my, jak idziemy zapalić papierosa, to niszczymy świątynię. Na dowód tego, żeście synami, Bóg zesłał do serc waszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. Jeżeli ktoś tu z nas ma takie pragnienie w sercu, czuje się Synem Boga Najwyższego, chce Go poznawać, chce Go szukać, to jest dowód, że Duch Syna mieszka w nim. Tak? No, tak zwane dowody na potwierdzenie nieomylności Biblii. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Okej, wyrwany z kontekstu. No ale no, ja się mogę zgodzić. Słowo Ojca jest całkowicie czyste, kocha je, tak? Wy też je kochacie, ale to słowo mieszka w nas, a nie jest zapisane na kartkach papieru, tak? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Prawda? Tylko, że mówię kolejny raz, to słowo mieszka w nas, to mieszka w drugim człowieku. Jak chcemy poznać Ojca, to musimy poznać najpierw samego siebie, to rozwijamy relacje z drugim człowiekiem, bo w nim mieszka Bóg. My cały czas szukamy Ojca, tak jak Filip, pokaż nam Ojca. Idź, wyjdź na ulicę i spotkasz pierwszego, lepszego człowieka. Tak wygląda Ojciec. Porozmawiaj z nim chwilę, zadaj mu pytanie, jak on widzi Boga, jakie ma potrzeby w życiu, jak można mu usłużyć. Samowystarczalność Biblii. Mówi nam, że Biblia, czyli właśnie Słowo Boże, zawiera wszystko, co Bóg chciał objawić nam. Przekaz Boży jest pełny pod względem zawartej w nim wiedzy o zbawieniu i życiu chrześcijanina, którą Bóg postanowił objawić. Wyklucza to możliwość istnienia jakichkolwiek luk w Biblii, niedomówień, których obecność pociągałaby za sobą potrzebę uzupełniania spisania objawienia przez tradycje, dogmaty, nowe objawienia, które nam Duch Święty objawia, czy też inne środki umożliwiające wprowadzenie innowacji doktrynalnej nauki Kościoła, które nam gdzieś wciska Duch Święty. Jest napisane, że Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy, objawi nam życie przyszłe, a nie, że zostało już to zrobione. Objawił nam, doprowadził nas do całej prawdy, następnie to zostało spisane i to jest, kochani, naprawdę wierzycie, że Bóg, który jest wszechmocny, wszechpotężny, wszech w ogóle, wszechmiłością, że On się zawiera w tej książce? Że to jest pełne objawienie o takim Bogu? Ludzie, którzy pragną poznać tego Boga, po przeczytaniu tej książki stają się ateistami. Tak? I ja się im nie dziwię, ponieważ oni znajdują tu obraz nie Ojca, którego mają w sercu,
tylko tego drugiego. I oni po przeczytaniu tej książki ze zrozumieniem, oni wiedzą, że oni są lepsi niż ten Bóg tutaj. Więc czemu ja mam szukać Boga, który jest gorszy ode mnie? Ze strachu, z lęku? Jeżeli ja chcę poznać Boga, ponieważ się boję, że mnie zabije, ponieważ spłonę w piekle? Wiecie, no, ja miałem moje nawrócenie bardzo normalne, nie ma, naturalne, nie miałem jakichś takich, nie mam super świadectwa, po prostu sam nawrócony, ale mi niczego w życiu nie brakowało, naprawdę. Bym sobie żył teraz do tej pory, byłbym szczęśliwy. Ale w momencie, kiedy zdecydowałem się pójść za Jezusem, uwierzyłem, że On jest lepszy niż ja kiedykolwiek mógłbym być. Uwierzyłem, że On ma większą miłość niż ja kiedykolwiek mógłbym mieć. I postanowiłem, zdecydowałem, że ja chcę dorastać do takiego obrazu Boga, który jest większy ode mnie, który jest bardziej miłosierny, a nie, że ja mam wierzyć w Boga, który jest mniejszą miłością niż ja, który jest gorszy ode mnie, który nic już mi nie potrafi więcej objawić, jak tylko to, co jest tutaj zapisane. No właśnie, w Biblii jest chociażby napisane, że no, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia. Wiele, wiele. Ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Czy w momencie, kiedy Jezus głosił, w momencie, kiedy powstał Nowy Testament, oni nie byli jeszcze w stanie znieść tego, co Jezus chce im objawić w pełni. Dlatego im objawiał cząstkowo, wiecie. My też każdy z nas poznawał Ojca nie od razu, tylko cząstkowo każdy. Najpierw nam objawił to, potem to, potem to, potem to. I to jest taka droga poznawania Ojca, tak? Relacja. A nie, że od razu całą prawdę nam objawił, wiecie. Jeżeli ojciec ma syna, syn ma 5 lat, a ojciec jest profesorem mechaniki kwantowej, to ten ojciec nie podejdzie do tego 5-letniego syna i nie objawi mu całej prawdy na temat mechaniki kwantowej, bo dziecko co nie zrozumie, tylko będzie mu mówił powolutku, potem go pośle na studia, to dziecko będzie dorastać powoli, będzie się uczyć, pach, 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 aż w końcu pojmie to wszystko, nie? Tak samo jest z naszym ojcem. I on nam cały czas to objawia. Duch Święty działa. Działa dzisiaj, działa jutro. On nie jest nieżywy. On nie umarł 2000 lat temu na krzyżu. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam Ojcu. Skoro Jezus im głosił w przepowieściach, to znaczy, że oni nie byli gotowi naprawdę Ojcu, dlatego musiał gdzieś tam, wiecie, przemycać to, tak? Ale ja wierzę, że ta godzina już nadeszła w naszych sercach, kiedy Ojciec, Duch Ojca, już całkowicie otwarcie oznajmia nam w swojej naturze. Bez żadnych przypowieści. Dowody na samowystarczalność Biblii, które są argumentami mordercy. Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apolosa ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. Tak? I kochani, a z drugiej, nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Więc Paweł pisał pierwszy list do Koryntian, różnie podają. Podają, że gdzieś tak w latach 50., tak? Więc skoro Paweł miałby na myśli, że nic nie wolno dodawać, tak, nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, to znaczy, że zostało napisane do roku 58, kiedy powstał pierwszy list do Koryntian, tak? Okej, okay. Więc Paweł, mówiąc to, mając taką argumentację, Paweł odrzuca na przykład drugi list do Tymoteusza, który powstał w 60. którymś, odrzuca na przykład Ewangelię Jana, która powstała w 90., objawienie Jana, które powstało w 90., latach 90., tak? Tak? Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. Więc jeżeli ja mam tak to interpretować, Paweł właśnie odrzuca te rzeczy, które powiedziałem, tak? Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, tak? Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanego w tej księdze. Okay? Każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament? Z 27. Jaka jest ostatnia 27 księga? Apokalipsa. Czy ten fragment jest z Apokalipsy? Czy on dotyczy całej Biblii, czy dotyczy tylko księgi Apokalipsy? Tylko objawienia. Więc jeżeli nie wolno nic dokładać do tych słów, ani ujmować tych słów, autor ma na myśli tylko księgę objawienia, a nie całą Biblię jako taką. A nam się wmawia, że tu chodzi o całą Biblię jako taką. Ja od razu, wiecie, że tak powiem, Duch Święty mi to objawił, ale później gdzieś tam jakieś nauczania mówił, nie, to cała Biblia. To było, skoro to Duch Święty natchnął tego autora, który to pisał,
I to Duch Święty czuwał nad tym, to chociażby powinno być słów proroctwa tych ksiąg, tak? A nie tej księgi. Więc wychodzi na to, że zasada sola scriptura jest absolutnie niebiblijna. Nie występuje ona w Biblii. Jest zasadą w swojej istocie samobójczą. Bo jeśli ważne jest tylko to, co w Biblii, a zasady tej w Biblii nie ma, to sola scriptura jest nieważna. Jest chociażby nieważna, ponieważ inaczej nam objawia to Duch Święty, który mieszka w nas. To mówmy, bo sola scriptura czyni z Boga Biblię, z Biblii Boga, a Duch Święty mówi, że ten Bóg mieszka w nas. Dowody na to, że sola scriptura jest jednak biblijna? No i właśnie, i ten znamienny, słynny cytat z Tymoteusza. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. O jakich pismach tutaj pisze Paweł? Mówiąc na myśli, że wszelkie pismo od Boga jest natchnione, w innych tłumaczeniach całe pismo od Boga jest natchnione. Są trzy opcje, o jakich pismach pisze tutaj Paweł. Albo pisze tutaj, że całe pismo od Boga jest natchnione, czyli ma na myśli pisma, które opisują nam Jezusa, tak? Bo on to pisał w drugi list do Tymoteusza, powstał w latach 60. Czyli nie było jeszcze Ewangelii, nie było chociażby Apokalipsy. Tak? Więc jeżeli on w tych słowach zawarł również, że całe pismo jest natchnione, również to, które powstanie w przyszłości, więc całe pismo jest natchnione, interpretujemy, że każde pismo, które mówi nam o życiu Jezusa i objawia nam prawdę o Ojcu, ono jest natchnione, to Paweł ma tu na myśli również tak zwane apokryfy, które powstały w pierwszym wieku, w drugim wieku. Ma na myśli również objawienia, które powstały w XIX, XX wieku, które dotyczą Jezusa. Bo jeżeli tutaj Paweł miał na myśli, że całe pismo do momentu, kiedy napisał drugi list do Tymoteusza, że tylko to jest natchnione, a wszystko inne, które powstanie później, już jest nienatchnione, no to odrzuca Ewangelię Jana, odrzuca Apokalipsę chociażby, tak? Ale trzecia opcja, najbardziej prawdopodobna, miał tu na myśli właśnie tak zwaną Biblię hebrajską, że to pismo jest natchnione. Wiecie, on był faryzeuszem, on się nawrócił, ale myślał po faryzejsku, literą, tak? Więc on ma na myśli, że całe pismo jest Boga natchnione, czyli tak zwany Stary Testament, czyli Paweł nie uznaje na przykład pism natchnionych takich jak Ewangelia 4 chociażby. Tak? W czasie, kiedy on to pisał, nie istniały jeszcze Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza. Więc o jakich pismach pisze Paweł? Dlaczego to ma być dowód na to, że sola scriptura jest biblijna? A nawet jeżeli jest to dowód, to jest to tak zwany argument mordercy, ponieważ no to właśnie w Biblii jest napisane, że ta zasada jest biblijna. Jeżeli pismo nazywa bogami tych, do których skierowało Słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, no to już rozmawialiśmy wcześniej o tym, że Jezus tu ma na myśli Biblię hebrajską, a nie Biblię, która powstanie w XXI wieku. Jezus żył 2000 lat temu. Wiadomo, że jest Bogiem i zna przyszłość, tak? No ale z kontekstu dowiadujemy się, że miał na myśli Biblię hebrajską, że jej nie można odrzucić. Nie mówi tutaj nic o chociażby Nowym Testamencie. Nawet gdyby przyjąć, iż wzmianki w Nowym Testamencie dotyczące pism, tak, odnieść można nie tylko do Starego Testamentu, tak, ale do nieistniejącego jeszcze wówczas w całości Nowego Testamentu, to ta zasada sola scriptura, która czyni Biblię Bogiem, nie została zawarta w Biblii ani bezpośrednio, ani też nie istnieją fragmenty, z których można by ją pośrednio wydedukować. Wszelkie te dowody, te fragmenty, to są tak zwane argumenty mordercy. Czyli Biblia jest nieomylna, ponieważ Biblia twierdzi, że jest nieomylna. Biblia jest objawionym słowem od Ojca, ponieważ Biblia twierdzi. Też mogę powiedzieć, że ja jestem najprzystojniejszy na świecie, ponieważ ja tak twierdzę. Tak? No jaki to jest argument, nie? No, ale to już argument musi od ciebie, autorytet od ciebie wypływa, okej? Okay? A nie, że ode mnie. Każdy się będzie śmiał, no wiadomo. To jest na tej samej zasadzie. Biblia, a autorytet Kościoła, czyli ciała Chrystusowego, czyli świątyni Ducha Świętego, we wszystkich przypadkach, to Kościół, czyli ciało Chrystusa, ma być osądzany przez Biblię, a nie Biblia przez Kościół. O tym też jeszcze będziemy mówić. Czyli, no właśnie, jeżeli chcemy rozwinąć relację z Duchem Świętym, to tylko przez Biblię. Biblia jest jedynym pośrednikiem między mną a Bogiem. Tak przynajmniej twierdzi zasada sola scriptura. Jest też taki argument, że Jezus i apostołowie nieustannie odwoływali się do Biblii jako ostatecznego autorytetu. Czyli czynili to poprzez często stosowaną frazę jest napisane.
wiecie, my wiemy, że tak robili, ponieważ jest napisane, że oni mówili, że jest napisane. Nikt tam nie był osobiście, tak? Która to występuje w Nowym Testamencie około 90 razy. Jezus użył tej frazy na przykład 3 razy, odwołując się do Pisma jako ostatecznego autorytetu podczas rozmowy chociażby z szatanem, tak? Wiecie, ale to, że Jezus czy apostołowie powoływali się na Pisma, to wcale nie oznacza, że uważali oni Pisma za ostateczny autorytet. Ja też bardzo często powołuję się na Biblię, pokazuję w Biblii parę jakieś tam fragmenty, nawet chociażby w tym wykładzie, ale to wcale nie oznacza, że ja uważam Biblię jako mój ostateczny autorytet. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, kochani, Jezus działał wśród Żydów. Jak on miał im objawić ludziom mentalności żydowskiej Ojca, jak tylko poprzez ich pisma, które znali? Co miał im cytować? Koran miał im cytować? Pisma wedyjskie miał im cytować? Cytował im to, co oni znają. Tak? I pokazywał, tu jest Ojciec, widzicie, tu jest Ojciec. Tutaj go nie ma. No wiecie, i zapominamy właśnie o tym też, że Jezus mówił tutaj o pismach, czyli tak zwanym Starym Testamencie dzisiejszym, a nie o Biblii jako takiej. Tak? Bo jeżeli mówił o wszystkich pismach, które świadczą o Ojcu, to miał na myśli również apokryfy. To czemu apokryfów nie ma w piśmie? Ponieważ ktoś zadecydował, że pewne pisma są bardziej natchnione, ktoś są mniej natchnione i zargumentował to tym, że to tak naprawdę Duch Święty. Kochani, ale równie tak samo argumentuje się wybór nowego papieża, że to Duch Święty go wybrał. To jest ta sama argumentacja. I my, że tak powiem, śmiejemy się z tego, jak Duch Święty, przecież wiadomo, że to ludzie go wybrali, nie? Ale jak już słyszymy, że Duch Święty wybrał te pisma, ale tych nie wybrał, nie? Apostołowie byli żyjącymi autorytetami ustanowionymi przez samego Chrystusa. Jednakże, kiedy oni zmarli, nie było już więcej autorytetu żyjących apostołów. Ponieważ Nowy Testament jest jedynym, nieomylnym zapisem tego, czego nauczali apostołowie, stąd wynika, że od śmierci apostołów jedynym apostolskim autorytetem, jaki mamy, jest natchnięty zapis ich nauczania znajdujący się w Nowym Testamencie. Tak więc cała tradycja apostolska, całe ich nauczanie odnośnie wiary i praktyki znajduje się w Nowym Testamencie. I tak również też byliśmy uczeni. Okej, ale skąd to wiemy? Skąd ta teoria się pojawiła? Bo jeżeli z Biblii to jest właśnie argument mordercy, jeżeli wiemy to z jakichś dowodów historycznych, pozabiblijnych, to wtedy uznajemy jakiś inny autorytet nadrzędny wobec Biblii. Tak? Czyli wtedy już nie uznajemy zasady sola scriptura, tylko uznajemy, że istnieje jakiś czynnik zewnętrzny. Wiecie, ja wiem, że istnieje, bo jest tym czynnikiem to jest Duch Święty w nas. Ale ludzie, którzy na przykład nie wierzą w działanie Ducha Świętego, no właśnie muszą kombinować, wiecie, i warto im takie pytania zadawać. No. Wiecie, tłumaczy się nam właśnie, że czemu te pisma, a inne nie. No bo jedynym rozsądnym wnioskiem jest to, że Bóg zadbał o to, aby zostały zachowane to, co natchnione. Tak? No, kilkanaście apokryfów dotrwało do dnia dzisiejszego, więc można powiedzieć, że też zadbał o to, żeby one zostały zachowane, nie? To czemu ich nie uznajemy za natchnione chociażby? Czemu chociażby ich nie przeczytamy? Sami nie ocenimy z naszym sercem, co dla nas jest natchnione, co nie. Tylko wierzymy człowiekowi. To Bóg ustanowił kanon poprzez natchnienie tych ksiąg, a nie innych. Tak przynajmniej nas uczyli. Kościół jedynie odkrył to, które księgi Bóg ustanowił, aby należały do kanonu. Tak? Czyli to Bóg ustanowił kanon, nie człowiek. No ale jaki Bóg? Jaki Bóg ustanowił ten kanon? Ten Bóg, który się objawił przez Jezusa? Jest napisane chociażby, że nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A nie w duchu i w czytaniu Biblii, a nie wiecie, w niedzielnych nabożeństwach. Oddajemy cześć Ojcu tylko w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, a nie Biblią. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu, który mieszka w naszych sercach i w prawdzie, którą nam ten duch objawia. Chrześcijanie pierwszych wieków posiadali pismo i żyjących apostołów. No właśnie, więc nie potrzebowali Biblii, tak? Bo mieli apostołów. Tak nam się tłumaczy. Ponieważ wciąż mieli żyjących apostołów, którzy mogli ich nauczać, gdy jednak apostołowie umarli, rzeczą niezbędną było zapisanie ich nauczania i to nauczanie stało się Nowym Testamentem, stało się nieomylnym nauczaniem. Tak? Gdzie w tym wszystkim jest Duch Święty?
to Duch Święty działał przez apostołów, dzięki temu ich nauczanie było objawione, a nie, że apostołowie sami z siebie mieli natchnione nauczanie. To Duch Święty działał, tak? Chyba się zgodzicie ze mną. To czy Duch Święty działa również dzisiaj? Czy już nie działa dzisiaj, nie? No niektórzy wierzą, że już nie działa dzisiaj, że już Biblia, tak? Działa teraz dzisiaj. I skąd wiara w nieomylność apostołów? Jest taki argument, bo byli blisko Jezusa. Kochani, Judasz też był blisko Jezusa. I to ciekawe jest Ewangelia Judasza. Tak? To, że apostołowie byli blisko Jezusa, to nie jest... Wiecie, to jest żaden argument. No właśnie, Judasz też był blisko Jezusa, a jednak nie pojął tego wszystkiego, co mu Jezus objawił, tak? Piotr również zdradził Jezusa. Nie tylko Judasz go zdradził. Piotr również go zdradził. Zaparł się go. 3 razy, tak? Już mamy 2 apostołów, którzy byli blisko Jezusa, a mimo tego nie pojmowali tego, co Jezus głosił. Inni apostołowie też możemy poszukać, jak oni to odbierali. Każdy z nich był tylko człowiekiem. To dopiero jak nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, to mieli tą moc i mogli iść działać. Ale to był Duch Święty działający w nich, a nie apostołowie, którzy byli blisko Jezusa. I nie Pisma. To znaczy, że tylko Bóg jest nieomylny. To znaczy, że apostołowie objawiający nam Ojca mogą być omylni, tak? To Duch Święty działał przez nich, a nie apostołowie przez Ducha Świętego, czy wiecie. Wniosek jest z tego, że jeżeli apostoł coś napisał, to my to badamy z Duchem Świętym, czy to jest od Ojca, czy nie. Taki jest wniosek. Tak? Bo Ojciec mieszka w nas. Badajcie wszystko. Dokładnie. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Jezus nie miał na myśli, żebyście szukali kluczyków od samochodu. Szukajcie Ojca, a znajdziecie. A sola scriptura nam mówi, żebyście nie szukali, ponieważ macie tu już wszystko gotowe. Nie szukajcie. Tak, bo nie każdy duch pochodzi z Boga. Badamy je przez to, co mamy w sercu. Przez prawo miłości, które nam objawił Ojciec. Przez okulary, a nie przez Biblię chociażby. No, też będę o tym mówił, ale tylko nadmienię, że to nie jest tak, że Ducha Świętego badamy z Biblią, tak? Tylko że z Duchem Świętym badamy Biblię. Jezus powiedział, że właśnie Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Czas przyszły. Nauczy. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przypomina On nam w naszych sercach. On powiedział, że nie zostawię was sierotami. Tak? Myśmy zostali okłamani, że nie mamy Ojca. My Go mamy. My Go zawsze mieliśmy. Nieważne, czy byliśmy ochrzczeni, czy nie. On zawsze z nami był, jest i będzie. A nie w momencie naszego chrztu. Albo wiecie nawet... Więc co zamiast sola scriptura? No, Duch Prawdy. Duch Święty. Relacja z Duchem Świętym. Wiecie, Biblia jest taka swojego rodzaju elementarzem. Czyli jak dziecko idzie do szkoły, uczy się poznawać świat, to ma taki elementarz, tam są literki zapisane, ma również takie książki z obrazkami. Tak jest narysowany lew. Tak wygląda, nie? Opis tego lwa. Tak jest narysowana żyrafa na przykład, nie? I on wierzy w to, że tak jest, tak wygląda lew, tak wygląda żyrafa. Ale kiedy ojciec zabiera go do zoo i on widzi już lwa na żywo, on widzi żyrafę na żywo, to on już nie wierzy, tylko poznaje. On już poznał lwa na żywo, poznał żyrafę na żywo. I kiedy on już widział ich na żywo, to on już nie wraca do tego elementarza. Już nie jest mu on potrzebny. Tak? Ten elementarz jest potrzebny tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie poznaliśmy Ojca. Kiedy już Go poznajemy, poznaliśmy, już nie jest nam potrzebny, tak? Jan pisał, że Jan w ogóle dzielił poznanie na dzieci, młodzieńców i na ojców. Wiecie, my jesteśmy dziećmi Bożymi, okej, ale my nie możemy całe życie pozostawać 5-latkami duchowymi. Musimy dorastać, musimy się stać młodzieńcami, musimy się stać ojcami, tak? Pokarm stały, a nie mleko, nie? Ile mamy czasu jeść to mleko? Pokarm stały jest w nas, to jest relacja z Duchem. Wiecie, w Galacjan chociażby jest napisane, że do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa, trzymani w zamknięciu, aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą. Wiecie, w Biblii jest napisane, że prawo, pismo to samo. Prawo jest zawarte tutaj, to jest prawo, który miał i to prowadzi nas ku Chrystusowi, królacji z Chrystusem, abyśmy z wiary uzyskali sprawiedliwość. Gdy jednak wiara nadeszła, gdy Jezus już nadszedł do naszego serca, objawił nam Ojca, już nie jesteśmy poddani wychowawcy, czyli prawu, czyli tej Biblii. Już nie podlegamy pod Biblią, tylko pod Duchem Prawdy.
Tak? Biblia pomogła ci poznać Ojca, ale nie zatrzymuj się na Biblii. Chrześcijaństwo stało się religią księgi. Taką religią jest również islam, judaizm. Jak spytacie się na przykład muzułmanów, oni zaliczają właśnie siebie, ten Żydów, chrześcijan, do tak zwanych narodów księgi, tak? Czyli ludzi, którzy opierają się na księdze. Islam ma swoją księgę, judaizm ma swoje księgi, my mamy też tę księgę, tak? W kościele, czyli w nas, ludziach wierzących w Jezusa. Działa Duch Święty. Kościół ten nie jest opuszczony, zostawiony bez swojej głowy, czyli bez Chrystusa. Działa w nim Duch Święty, nieustannie pouczający i wprowadzający nas we wszelką prawdę. Kochani, zasada sola scriptura, która czyni z Biblii Boga, mówi nam, że my jesteśmy ciałem Chrystusa, kościołem, a naszą głową jest Biblia. Chrystus mieszka w nas, tak? Ta zasada nam mówi, że On mieszka w Biblii, to Biblia jest naszą głową. Jest chociażby napisane, że wiara bierze się ze słuchania. Czemu nie jest napisane, wiara bierze się z czytania świętych pism? Jest napisane, wiara bierze się ze słuchania. To Kościół był budowany przez Ducha Świętego, a nie przez Biblię. Pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo jako tako powstało dzięki Duchowi Świętemu, a nie dzięki świętym księgom. Sednem chrześcijaństwa jest spotkanie, jest relacja z Ojcem. Osobista, a zarazem społeczność, taką, jaką tutaj mamy. Tak? Jezus jest z nami, w nas. Nie jest tak, że był i go nie ma. Tak? On powiedział, że nie zostawię was sierotami. Wiecie, my czekamy na powtórne przyjście Jezusa. Przecież On już przyszedł. On już mieszka w nas. Na co wy czekacie? My czekamy, aż się przeniesiemy do jakiegoś królestwa tysiącletniego. Przecież my już jesteśmy w tym królestwie. Hello! Book, dom, kingdom, tak? No. Chrześcijaństwo nie opiera się na czytaniu księgi, lecz na spotkaniu z żyjącym Bogiem. Nie przyjechaliśmy my tutaj po to, żeby studiować Biblię, żeby czytać, tylko po to, żeby rozmawiać, doświadczać drugiej osoby. Tak czy nie? Amen. Żeby zobaczyć lwa. Żeby zobaczyć lwa. Dokładnie. Dlatego zasada sola scriptura jest błędna. Jest błędną zasadą, bo opiera się na wyobrażeniu, tak jakby Bóg nas opuścił, tak jakby go nie było. A przecież Jezus powiedział, że nie zostawię was sierotami, że ześlę wam Ducha Ojca, żebyście byli synami. I On nam zesłał. My nie jesteśmy sierotami. My mamy tego Ojca, zawsze mieliśmy go. Tak? Naszym Ojcem nie jest Jahwe. Mało tego. Naszym Ojcem nie jest Biblia. Czyli w nas, bo my jesteśmy Jego niebem. Także kult Biblii, czemu ja to nazwałem argumentami mordercy? Ponieważ kult Biblii zabija relacje z Ojcem. Tak? Jeżeli rozmawiamy z chrześcijanami, na przykład o tym objawieniu, kto jest naszym Ojcem, a kto nie, to sypią się mnóstwo wersetów, chociażby ze Starego Testamentu. Ludzie nie potrafią rozmawiać o Bogu bez podawania jakichś fragmentów ze Starego Testamentu, czy z Nowego nawet. Mają większą relację, mają znakomitą relację z Biblią. Ale jaką mają relację z Ojcem? W tym kulcie Biblii Duch Święty został zastąpiony cielesną Biblią. Czyli, no właśnie, słowo Jezus stał się ciałem Biblią. Chrześcijanie nie potrafią poznawać Boga bez Biblii. To jest smutne. Biblia stała się dla nich Bogiem. I to ostatnie już pytanie. A czy dla ciebie, kochany bracie, kochana siostro, Biblia również jest Bogiem? To tyle. Dzięki. Dziękujemy. Jakieś pytania tam?